Uwaga na biura wodzu. Tatanka. Znaczy tatanka, nie za ostra. Nie będzie już w krzakach wód siedzieć. Tatanka! 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 Tatanka? Tatanka! 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 Bif! 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 Tatanka! Dziękuję wodzu. Tatanka! Trzeba uważać, żeby woda nie rozruszyć. Nie zdenerwować. Czasami reaguje impulsywnie, a z takimi normalnie dzikusami to nigdy nie wiadomo. Tatanka, dobre, jeść tatanka. Ja wodzowi dać rob jeszcze. Lina, to dary, to tatanka. Nie, rob, nie tatanka. Nie jeść wódz. Nie gdzie? Nie. Wódz. Tu jeszcze jest mam gold. Gold, nie jeść, nie tatanka. Nie tatanka. Co za dzikus, wyczuć mi moje złoto. To? Mam fire water, ognista woda. Fire water? Tatanka. No. Spokojnie, to ognie po obozowisku. Okej, okay. Sytuacja wymyka się spod kontroli, proponuję ciąg dalszy naszego notowania. Wódz się nie boi, fire. To nie fire water, fire. Ciepło, warm. Ciąg dalszy nasze notowanie. Tatanka, karm, tatanka. Kto to se zachował? Poprzejcie klipy. Cały czas trwa notowanie lista Church Surfer. Ja Daro dzisiaj testuję, a w zasadzie testowałem zawód poszukiwacza złota. No i muszę przyznać, że strasznie to zajęcie mnie wciągnęło, bo już się nieźle obłowiłem i nie mogę przestać, a nasza lista zbliża się do końca. Teraz podsumowanie naszego fachu. No, tradycyjnie, trzy kryteria. Ogólna opłacalność, czyli relacja nakładów do zysku. No to tutaj nakłady naprawdę są niewielkie. Para koltów, namiot, ognisko rozpalamy, trochę traperskiego sprzętu, sito. A jak potem wypłuczemy nasze złoto, no to jesteśmy po grubasie zarobieni, proszę bardzo. Prawdziwa bryła złota. Także tutaj duży plus. Drugie kryterium to ogólna atrakcyjność. No i tutaj na dwoje babka wróżyła. Chodzi o to, no, że z jednej strony przyjemnie. Preria, kaktusy, Wild West, czyli dziki zachód, ale z drugiej strony można napotkać dzikusów. No i co wtedy? Masakra. Wiecie, jak skalpowanie boli? Nie pytajcie. Czyli tutaj taki plus minus. No i trzecie kryterium, ścieżka kariery. Jak już tak wypłuczemy test tego złota, pokażę wam. Jak tyle złota, o, tyle gród tutaj mamy, to można by duże rancho na 500 koni. No i wtedy żyjemy sobie dostatnio, spokojnie, tak jak w tym filmie Domek na Prerii, czyli też duży plus. To tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie fachu. Ja zapraszam na szczytowanie, czyli miejsce pierwsze naszego notowania, a my widzimy się tradycyjnie w kolejnym odcinku Church Surfera za tydzień.